Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, ale chciałbym szczególnie przywitać tych oto tu w bieli, którzy stoją. Niech dobry Bóg was błogosławi. Podjęliście słuszną decyzję. I myślę, że jest to dzień dla was uroczysty. Jest to dzień, w którym świadkami jesteście wy, drodzy zebrani. Świadkami jest ta przyroda, świadkami jest niebo, na które patrzymy. I mając tą świadomość, że nie jesteśmy tu zgromadzeni w imieniu jakiejś partii, jakiejś organizacji, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. I mam tą świadomość, że On jest tu. Że Pan Jezus jest na tym miejscu. To, że nie widzimy Go swoimi oczyma cielesnymi, ale oczami wiary, widzimy i mamy świadomość, że jest na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa tu jesteśmy zebrani. I mam wielki przywilej, aby wam usłużyć, drogie siostry, drodzy bracia, abyście mogli dokonać tego aktu ślubowania nie człowiekowi, nie jakiejś organizacji, ale żywemu Bogu. Temu, który dał Jezusa Chrystusa, dał ofiarę za człowieka, za grzech człowieka. I chciałbym zapytać was tu, w obliczu tych wszystkich świadków, którzy patrzą na was, czy bez przymusu, dobrowolnie podjęliście tą decyzję, aby zawrzeć przymierze z Panem, ślubować Jemu wierność, czy tak? Chwała Bogu, niech Bóg was błogosławi. Drodzy katechumeni, tak jak powiedziałem, jest to dzień uroczysty dla was, dzień, który zapadnie wam głęboko w pamięci i oby to, co będziecie dziś ślubować, niech Bóg wam pomoże, abyście dochowali wierności Jemu. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście mówi tak do tych, którzy podjęli tą decyzję, a myślę, to się stało dużo wcześniej. Dziś jest pewien akt dokonania tego, co już dzisiaj było ogłoszone, zwiastowania o tym, jak Pan Jezus uczynił i wypełnił wolę Ojca, tak i wy do tego podchodzicie, ale tą decyzję podjęliście dużo wcześniej. Ta decyzja zapada dużo wcześniej i do was między innymi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście kieruje takie słowa i w drugim rozdziale. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Ja myślę, to się stało w waszym życiu. Bez tego nie bylibyście tu na tym miejscu, gdybyście nie zakosztowali, że miłosierny, że łaskawy jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Dlatego Piotr mówi, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. I w kolejnym wierszu mówi, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. I to dzisiaj będziecie czynić. To jest kolejny etap. Będziecie czynić wolę Ojca. Wypełnicie do końca. Dlatego Piotr mówi, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I dziś ten kolejny etap, jaki będziecie tutaj wypełniać Bożą wolę, będzie tą budowlą, będzie udowodnienie temu, że kochacie swego Pana, kochacie swego Boga, kochacie Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za was. I dalej kontynuuje Piotr. Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I to będzie przed wami pielgrzymka. To będzie czas, aby się budować w święte kapłaństwo, aby się budować w dom duchowy. Kolejno Piotr mówi, dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Mowa o Jezusie Chrystusie. Dla was, którzy wierzycie, bez wiary nie byłoby was tu na tym miejscu.
Bez wiary tego aktu nie można byłoby dokonać. A zatem, tak jak przed chwilą powiedzieliście, że bez żadnego przymusu dobrowolnie stanęliście nad brzegiem tej wody, aby złożyć przysięgę, aby złożyć ślubowanie świętemu Bogu. I jeszcze raz powtórzę, dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Droga siostro, drogi bracie, przed nami jest pewne również zadanie. Bóg mówi przez usta Piotra, mówi, że wy jesteście rodem wybranym, że wy jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, ale też pozostawia pewien obowiązek dla nas, abyśmy co? Rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Chwała Bogu! Jesteśmy wdzięczni za was i myślę, każdy, który tu przyszedł, aby być świadkiem tego wydarzenia, jest wdzięczny za każdego z was. A szczególnie mam na myśli, cieszy się niebo. Szczególnie cieszy się cały zastęp niebieski. I tak jak mamy zapisane, że z jednego grzesznika, to słowo było dzisiaj już przywołane, cieszy się całe niebo, kiedy się grzesznik nawraca. I nie jest to jakby do końca nasze działanie, ale jest to wielka Boża łaska, która sprawiła, że mogliście w tym szeregu tutaj stać. I będziecie w tej biegli wchodzić do tej wody. I to wy zadeklarujecie, że będziecie wierni wszechmocnemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Chciałbym, abyśmy wspólnie jeszcze raz powierzyli tych, którzy tu stoją, w Boże ręce, kiedy będą zawierać przymierze, ale i na czas pielgrzymki, abyśmy ich powierzyli, by Bóg ich błogosławił, by ich wspierał, by ich prowadził, by mogli zwycięskim życiem podążać za Jezusem Chrystusem. Panie nasz i Boże nasz, tak stajemy przed Tobą i stoimy, Panie, świadomi tego, że to Ty sprawiłeś to chcenie i to wykonanie Twojej woli, Panie, że tu dziś ta grupa w bieli stojąca jest gotowa zawrzeć przymierze z Tobą. I czynią to dobrowolnie, tak jak powiedzieli, Panie. Proszę, radź ich błogosławić. Radź ich wspierać, Panie, aby tego dzieła tu, którego dokonują, ale również i w swojej pielgrzymce mogli dokonać, jako zwycięskim życiem podążać za Tobą. Oto, Ojcze, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i powierzamy ich w Twoje dłonie, Panie, na czas pielgrzymowania. Ile im przeznaczysz, Panie, na tej ziemi życia i pielgrzymki, błogosław ich, proszę. Wspieraj ich, Panie, poprzez Ducha swego Świętego. Przyjdą doświadczenia, przyjdą chwile trudne, ale Ty obiecałeś, że będziesz zawsze z nami. Chwała Ci, Ojcze, w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Amen. Także za chwilę tego aktu dokonamy. Poproszę, aby już się kierować za chwilę za mną w tym